Turniej halowej piłki nożnej rozpoczął obchody 25-lecia szkoły podstawowej nr 8 w Chrzanowie. W zawodach wzięło udział 7 drużyn złożonych z absolwentów, uczniów oraz nauczycieli zespołu szkół nr 1. W dzisiejszych zawodach oprócz nauczycieli i reprezentacji szkoły uczestniczą także absolwenci. Są to generalnie chłopcy z klas sportowych o profilu piłki nożnej, którzy uczęszczali do SP8 i PG4, które zamieniło się w zespół szkół nr 1. W pierwszej fazie zawodów drużyny rywalizowały w dwóch grupach na zasadzie każdy z każdym. Najlepiej w nich zaprezentowały się roczniki najstarszy, czyli złożony z zawodników urodzonych w latach 84-85 oraz najmłodszy z rocznika 93-94, które to wygrały swoje grupy i awansowały do finału. Zwyciężył w nim najstarszy rocznik absolwentów, który pokonał swoich młodszych kolegów 3-1. Miejsce trzecie przypadło zawodnikom z rocznika 87. W zespołach absolwentów wystąpili zawodnicy, którzy w 8 zaczęli swoją przygodę z piłką nożną. To są absolwenci klas sportowych o profilu piłki nożnej, których już nie ma w naszym zespole. I oni osiągnęli największe sukcesy, m.in. mistrzostwa właśnie województwa czy wicemistrzostwa. Także, że warto było prowadzić przez te lata te klasy. Żal tylko, że niestety się to już skończyło. Na turnieju pojawił się m.in. Radosław Górka, zawodnik Puszczy Niepołomice oraz występujący w Hutniku Kraków Norbert Dębenek. Została w nich zaszczepiona taka chęć, nie wiem, walki, chęć na boisku, chęć zdobywania trofeów, kochają piłkę nożną, a wszystko to zaczęło się u nas. Ja chcę powiedzieć, że no, w szkole naszej rzeczywiście wiele robi się dla sportu. Mimo sportowego charakteru zawodów były one okazją do spotkań po latach. Dzisiaj zauważyłam, jak czas szybko płynie, to znaczy ci chłopcy, absolwenci mówili, czy pani nas poznaje. Poznaje się, ale tak naprawdę człowiek dociera do człowieka dopiero wówczas, jak widzi rosnące dzieci, a teraz to już są mężczyźni 26-letni, że po prostu czas płynie szybko. Oprócz turnieju piłki nożnej odbędą się kolejne imprezy towarzyszące obchodom jubileuszu szkoły. Zaplanowane są imprezy sportowe, wystawy prac oraz spotkania uczniów i nauczycieli.